Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście obserwujemy zwiększoną dynamikę upadłości, porównując rok do roku około 18% więcej upadłości. Co ciekawe, znaczy nie wiem, może nie optymistycznie, ale tak względnie, że duża grupa z nich to właśnie te upadłości układowe, czyli takie, które mają na celu pewną rekonstrukcję i restrukturyzację, ale funkcjonowanie tego podmiotu, na to przynajmniej liczymy. Z kolei, jeśli patrzeć na sytuację na rynku pracy, to między innymi dzięki tej dodatkowej interwencji, tym dodatkowym środkom i także dobrej pracy, jaką realizują powiatowe urzędy pracy, udało się zmniejszyć dynamikę wzrostu bezrobocia i ono na koniec października wynosi 12,5%, jest to wzrost tylko 0,1%. Natomiast ten stan środków w Funduszu Pracy, on został pomniejszony o sumę ponad 900 milionów, które oddaliśmy do Funduszu Pracy w związku z wygaśnięciem przepisów ustawy antykryzysowej. Chcę powiedzieć, że ustawa antykryzysowa, która przestała obowiązywać na koniec ubiegłego roku, wprowadzała właśnie takie instrumenty, z jednej strony związane z gospodarowaniem czasem pracy, z drugiej strony instrumenty, które z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń i z Funduszu Pracy pozwalały na finansowanie niektórych świadczeń czy szkoleń dla pracowników w przypadku przestojów, przejściowych trudności. Chcę powiedzieć też, że z doświadczeń wynikało, że stosunkowo mała liczba pracodawców skorzystała z tych instrumentów. My nawet pokusiliśmy się o badania czy swoisty sondaż, dlaczego tak było. Okazuje się, że po pierwsze firmy deklarowały, że sytuacja nie była aż tak zła w roku 2009, zwłaszcza w roku 2010, a drugi argument był taki, że znacznie łatwiej było uzyskać bezpośrednio z Powiatowego Urzędu Pracy środki na subsydiowanie. Warunki w tej ustawie były tak zapisane, że większość z niego nie mogła skorzystać. Chcę też podkreślić, że partnerzy społeczni wspólnie zresztą z rządem dyskutowali na temat tego, które elementy tych instrumentów antykryzysowych powinny być wprowadzone na stałe do regulacji i partnerzy, między innymi ze względu na zbytnią biurokrację, ale także zobowiązania, które wiązały się z tymi środkami, bo tam było wymagane, aby uzyskując dofinansowanie ze środków publicznych, na przykład utrzymać to zatrudnienie, czego firmy bały się w związku z trudnościami. Powiem tak, chcemy mocniej interweniować instrumentami rynku pracy, a środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych no, w pewnym sensie są do dyspozycji partnerów społecznych. Jeśli pojawią się takie inicjatywy, będziemy ze strony partnerów społecznych będziemy je rozważać. Dziękuję bardzo.